realpolish.pl, your Polish language online resource. Za mikrofonem Piotr, to jest podcast Real Polish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl. Cześć, tu mówi Piotr, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek podcastu, po polsku oczywiście, podcastu, który możecie łatwo zrozumieć i który będzie przydatny dla Was w nauce polskiego. Takie jest założenie, taki jest mój cel, kiedy nagrywam każdy kolejny odcinek. Co dwa tygodnie myślę, o czym mogę Wam opowiedzieć, żeby Was zaciekawić tak bardzo, że posłuchacie całego odcinka aż do samego końca. Mam nadzieję, że uda mi się Was zaciekawić na tyle, żebyście zapomnieli o tym, że słuchacie po polsku, żebyście przestali tłumaczyć w głowie na swój język i żebyście powoli byli coraz lepsi w języku polskim. Oczywiście ja chciałbym, żeby to nie było powoli. Żeby to było szybko. Ale prawda jest taka, że uczymy się języków dosyć wolno. To jest ciekawe, że dziś wszystko chcemy robić szybko. Jak najszybciej to jest możliwe. Reklamy mówią, że możesz mieć wszystko szybko, już, teraz, natychmiast. Nawet rzeczy przyjemne chcemy robić szybko. To jest coś niesamowitego. Lubimy oglądać seriale na przykład. Ale zauważyłem, że odcinki seriali są coraz krótsze. Czasami trzymają tylko 20-30 minut. Ludzie chcą jak najszybciej czytać książki. Są nawet kursy czytania książek w sposób ekspresowy. To chyba już nie jest czytanie książek, tylko ich skanowanie wzrokiem. Nie wiem, czy takie czytanie książki daje jeszcze przyjemność. Wszystko chcemy robić szybko. I na nic nie mamy czasu. Myślę, że nie powinniśmy aż tak bardzo spieszyć się ze wszystkim, że fajnie jest czerpać przyjemność z tego, co się robi, czerpać przyjemność na przykład z czytania książki, z oglądania filmu, z nauki języka polskiego również. To dobrze, że to trwa długo, bo możemy długo czerpać przyjemność. Tak mi się wydaje. Teraz chcę Was zaprosić na nagranie od Daniela z Niemiec. To nagranie jest dosyć długie. To znaczy długie. Na dzisiejsze standardy to już jest bardzo dużo. 10 minut. Czy to jest dużo? Być może. Często oglądamy filmiki, które mają tylko kilkadziesiąt sekund. Zatem takie nagranie może być długie dla niektórych. Mimo wszystko pomyślałem, że zamieszczę całe nagranie od Daniela, bo doceniam włożony przez niego wysiłek i myślę, że to jest ciekawe nagranie. Zapraszam więc bardzo serdecznie. Nagranie od Daniela. Cześć Piotr i cześć wszystkimi słuchaczami z strony Real Polish. Ja nazywam się Daniel i jestem Niemieckiem. Ja mam 31 lat i teraz uczę się z Twoją stronę za 6 miesięcy i to jest pół rok teraz. To jest moje pierwsze nagranie i chciałem trochę mówić o mnie i o jak się uczy polskiego i też dlaczego. Sytuacja jest taka, że moja matka jest Polką i mój ojciec jest Niemieckiem i tylko jak byłem małe dziecko, dużo byliśmy w Polsce. I
u babci, u dziadko i tam trochę uczyłem się polskiego. Bardzo dużo mówiłem, jak byłem mały. I tak już i jak byłem mały, to nigdy mi nie uczył język, tylko słuchałem i mówiłem i może to jest powód, że teraz tak bardzo też lubię twoją metodę i bardzo lubię oglądać twoje filmiki albo słuchać twoje podcasty. Na początku dużo słuchałem twoje podcasty razem z transkrypcji i potem trochę mi się to już nudziło i chciałem trochę inny materiał i dużo oglądałem twoje filmiki. Teraz ja bardzo chętnie oglądam filmy z Charlie Chaplinem, który ty prowadzasz. No i też kiedyś trochę oglądałem, teraz też trochę oglądam seriale od Telewizja Polska. Najbardziej te dwie seriale, na przykład pierwsza jest Rancho i nie wiem, czy to jest tak fajny serial do uczyć się języka. Moja matka nie tak dużo lubi, nie wiem, może bo jest z Lublina, około Lublina i też babcia i dziadek są we wsi, tam mieszkają. Ale ja lubię, bo jest bardzo śmieszny serial i też ojciec Mateusz, to jest ulubiony serial moją matka. I ja też chciałem trochę mówić o powód mojej uczenia, bo jak byłem w szkole i jak studiowałem i trochę nie tak daleko z twojej studii. Piotr, ty studiowałeś inżynierem, ja studiowałem matematykę, fizykę i kiedyś byłem bardzo ulubiony na tej matematyce i bardzo chciałem być profesorem w uniwersytecie, ale niestety tak było, że jak byłem w uniwersytecie na master, to już trochę się już nie miałem takiej dużo ochoty na to wszystko. Trochę było stres i tak dużo pracy i nie wiedziałem jak się jak robić stresem, jak żyć zdrowie i szczęśliwy z tym wszystkim. I bo bardzo, bardzo lubiłem fizykę i bardzo dużo pracowałem, ale w końcu zdecydowałem się robić trochę inne rzeczy, tylko na jeden rok, to był w początku. I jak skończyłem moje studia, to myślałem, że no może robię małą przygodę, chyba tak się mówi, przygodę, adventure. No i bo był inny student i on mówił o swojej przygodzie i potem jeździłem rowerem aż do końca ziemi, to znaczy z tej ziemi, której ja teraz ruszę się, to znaczy do Wietnamu, do końca Azji, nie tam do Ameryki. I
to trwało może 10 miesięcy. I jak już skończyłem to tę przygodę, już trochę byłem inny człowiek i trochę interesowałem się już różnymi innymi rzeczami. Wszystko było interesujące. I już nie wróciłem do fizyki, matematyki na uniwersytecie. A potem też trochę mieszkałem w Azji i w końcu w roku 2020 roku ja znalazłem bardzo fajne materiały w internecie, YouTubie. I to było związane z medytacją, bo jak mieszkałem w Mianmaru albo w Birmie, nie wiem jak się mówi po polsku, tam trochę uczyłem się medytację, tam mieszkałem 1,5 rok. Potem w YouTubie znalazłem bardzo fajny kanał, który i to jest Ming i jest buddhistą i bardzo dużo słyszałem te talks, to jest konwersacji, albo no on wytłumaczy filozofii z Budą i tak dużo to mnie dało, że i też już jak byłem w Myanmaru, to już myślałem, że ja chcę trochę wyprowadzić ta filozofii, bo to prawdziwa nie jest taka religia. Ja chciałem to wyprowadzić do Europy, to jest znaczy do Niemiec i inne kraje, które znam język. I tak się w końcu powodowało, że zdecydowałem się uczyć język polskiego i wiem, że jeszcze trwa dużo czas, ale to nie tak ważne dla mnie, bo ja bardzo lubię spędzać czas uczyć się i w końcu Piotr, bardzo Ci dziękuję za Twoje pracę i mam nadzieję, że jeszcze za wiele czas będziesz uczyć wszystkimi nas słuchaczami. Twoje materiały są bardzo interesujące i jest tam wiele różnych tematy, które ja też lubię słuchać i myśleć na tej tematy. No i to chyba wszystko. Dziękuję za wszystko i za czas. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt duże nagranie. I pozdrawiam wszystkimi słuchaczami i do następnym razem. Pa, pa. Dziękuję bardzo Danielowi. Jest mi bardzo przyjemnie, że przysłałeś nagranie. Być może niektórzy z Was zauważyli kilka błędów, które zrobił Daniel. Ja się bardzo cieszę, że w Waszych nagraniach czasami słyszę błędy. Bardzo dobrze, że je robicie. To jest naturalna rzecz. Trzeba je robić. Na początku, gdy się uczymy, to robimy błędy. Nikt nie potrafi mówić od razu doskonale. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że te błędy zupełnie nie przeszkadzają w rozumieniu, o czym mówi Daniel. Wszystko jest doskonale zrozumiałe. Nie ma najmniejszego problemu ze zrozumieniem, o czym mówi Daniel. Muszę powiedzieć, że Daniel ma bardzo dobrą wymowę.
Pewnie dlatego, że już w dzieciństwie słuchał języka polskiego. Jego mama jest Polką i teraz to pomaga mu mówić po polsku już po 6 miesiącach nauki. Nie wszyscy nauczycie się polskiego tak szybko. Nie wszyscy będą mówić tak dobrze jak Daniel już po 6 miesiącach. Nie przejmujcie się tym. Może potrzebujecie 12 miesięcy, żeby dojść do tego poziomu. Czy to ma tak wielkie znaczenie? Jeśli lubicie uczyć się polskiego, lubicie słuchać, to chyba nie ma znaczenia, czy to będzie rok, czy może 2 lata. Jestem pewny, że jeśli regularnie będziecie mieli do czynienia z językiem polskim, to w końcu nauczycie się mówić po polsku. Nie ma innej możliwości. W końcu to się stanie. Ale ważne jest, żeby robić to codziennie. Ważna jest ilość. W nauce języka ważna jest ilość. Chcemy nauczyć się nowego języka, ale chcemy to zrobić szybko. Nie jest to taka łatwa sprawa. Nasz mózg jest dosyć szybki, ale nowego języka uczy się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Zależy też, do jakiego poziomu chcemy dojść. Być może kiedyś w przyszłości będziemy uczyć się szybciej, bo będziemy instalować sobie sztuczną inteligencję w głowie, która rozszerzy nasze możliwości. Będę o tym mówił jeszcze dzisiaj. Ale na razie najlepsze, co możemy zrobić, żeby nauczyć się języka, to po prostu używać go, słuchać, czytać, mówić, pisać. To jest to, co powoduje, że uczymy się nowego języka. Wielkie dzięki dla Daniela za nagranie. Czekam na następne nagrania od Was. Przysyłajcie je do mnie. To dla mnie wielka radość, gdy je od Was dostaję. Dziś chcę opowiedzieć Wam trochę o kontrowersyjnej postaci, o człowieku, który ma bardzo dużo zwolenników, ma bardzo dużo fanów, ludzi, którzy uważają go za technologicznego wizjonera, ale jednocześnie wydaje mi się, że ostatnio jest coraz więcej osób, które uważają, że Elon Musk, bo o nim będę mówił, jest oszustem, człowiekiem, który mówi nieprawdę. Jednocześnie Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Albo jednym z najbogatszych, bo to się ciągle zmienia. W każdym razie jest niewyobrażalnie bogaty, jest miliarderem. Ma setki miliardów dolarów. Ile to jest setki miliardów? Miliard. Ile to jest? Jeśli jesteście ze Stanów albo z Wielkiej Brytanii, to pewnie uważacie Elona Muska za bilionera, a nie za miliardera. Wszystko dlatego, że bilion po angielsku to miliard po polsku. W języku polskim 1000 milionów to jest miliard. Czyli 10^9. W krajach anglojęzycznych 10^9 to bilion. Dlatego w Stanach Zjednoczonych Elon Musk nazywany jest bilionerem przez B, a tutaj w Polsce miliarderem. W Polsce, żeby zostać bilionerem, trzeba mieć przynajmniej 1000 miliardów dolarów, czyli 10^12. Wydaje mi się, że nikt jeszcze nigdy nie zdobył aż takiej fortuny. W każdym razie majątek Elona Muska to dziś około 200 miliardów dolarów, czyli inaczej mówiąc 200 tysięcy milionów dolarów. Jego majątek ma związek z wieloma firmami technologicznymi. Na pewno będę dzisiaj jeszcze mówił o jego firmach. Myślę, że
jak zwykle musimy zacząć od samego początku, czyli od dnia, w którym urodził się Elon Musk. To było w 1971 roku, w czerwcu, a dokładnie 28 czerwca. I było to w Afryce Południowej, w mieście Pretoria. Wiem, że mamy słuchaczkę Krystynę, która mieszka w Afryce Południowej. Jestem ciekawy, czy Krystyna jeszcze słucha podcastu. Jeśli tak, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Mama Elona Muska urodziła się w Kanadzie, a jego ojciec był Afrykanerem. Urodził się w Afryce Południowej i tutaj zajmował się biznesem. Był posiadaczem części kopalni diamentów, był również deweloperem, zajmował się wieloma biznesami. Myślę więc, że to była dosyć bogata rodzina. Co ciekawe, Elon Musk w niektórych wywiadach opowiadał, że jego rodzina wcale nie była bogata, że on sam musiał pracować na swoje utrzymanie. To oczywiście nie jest prawda. Prawdopodobnie Elon Musk nie miał dostępu do tego majątku, gdy był nastolatkiem, ale to nie znaczy, że urodził się w biednej rodzinie. Oczywiście Elon Musk miał ten przywilej urodzić się w dosyć bogatej rodzinie. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale bogaci ludzie często tworzą mity, tworzą historie wokół swojego życia. Te historie opowiadają o tym, jak oni ciężką pracą doszli do wielkich pieniędzy, które teraz posiadają. Być może jest takie przeświadczenie. Przeświadczenie to jest to, co zwykle ludzie myślą. Jest takie przeświadczenie w społeczeństwie, że jeśli urodzisz się w bogatej rodzinie, to nie zasługujesz na te bogactwa. Ale jeśli urodzisz się bez majątku, zapracujesz na ten majątek, wtedy jest inna sytuacja. Wtedy zasługujesz, wtedy już możesz być bogaty. Pewnie dlatego wielu niezwykle bogatych ludzi stara się opowiadać nam, że wszystkiego dorobili się własnymi rękoma. Do wszystkiego doszli bardzo ciężką pracą. Ja oczywiście nie mam pojęcia, jak można zarobić miliard dolarów, czyli 1000 milionów dolarów własną pracą. Nie mam pojęcia, jak można zarobić nawet 1 000 000 000 dolarów. Gdybym wiedział, to pewnie bym to zrobił. Dla mnie to wydaje się zupełnie niemożliwe. Ale ci bogaci ludzie twierdzą, że jeśli wstajesz wcześnie rano, potem zapieprzasz cały dzień, to po pewnym czasie na koncie masz 1 000 000 000 dolarów. Jest to możliwe? Jak myślicie? Prawdopodobnie nie słucha mnie żaden miliarder, a jeśli tak, to proszę o komentarz. Proszę napisz, jak zapracować na pierwszy 1 000 000 dolarów, a potem na kolejne 999 bilionów. I w ten sposób stać się miliarderem. To by było coś pięknego. Bardzo proszę, uświadom mnie. Większość z nas pracuje ciężko. Jestem pewny, że pracujecie ciężko. Nie wiem, co konkretnie robicie, ale jestem pewny, że pracujecie ciężko. Jednak daleko wam do 1 000 000 dolarów. A co dopiero do 1 000 000 000 dolarów. Myślę, że to jest bit. Myślę, że to jest niemożliwe, żeby zapracować na 1 000 000 000 dolarów ciężką pracą. Nawet jeśli będę spał w swoim biurze i zapieprzał 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to nie dam rady zarobić takiej kasy. To jest niemożliwe. Tak myślę. Elon Musk chce jednak, żebyśmy uwierzyli w ten mit. Jeśli ciężko pracujecie i nie zarobiliście 1 000 000 dolarów, to nie myślcie, że coś jest z wami nie w porządku. Ojciec Elona Muska, Elon Musk, był bogatym facetem i Elon miał szczęście dorastać w bogatej rodzinie.
jako nastolatek wyjechał do Kanady, a potem zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, to były czasy boomu firm internetowych. Greg Curry, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko, bogaty inwestor kanadyjski, pomógł Elonowi Muskowi i jego bratu założyć firmę Zip2. Elon Musk opowiadał, że zakładając tę firmę, wydał ostatnie pieniądze i praktycznie nie miał kasy nawet na wynajmowanie mieszkania. A w zasadzie to miał długi. Miał wielki dług studencki. To była jednak tylko opowieść. W rzeczywistości Elon Musk żył za pieniądze swojego ojca, który płacił za jego studia, a nawet zainwestował 28 tysięcy dolarów w powstanie Zip2. Po 4 latach pracy w Zip2 startup osiągnął to, o czym marzyli jego założyciele. Firma została wcielona do Compaq za 300 milionów dolarów. Elon Musk zarobił wtedy 22 miliony dolarów. Ludzie często myślą, że Elon Musk był jednym z założycieli firmy PayPal. Prawda jest jednak trochę inna. Po sprzedaży Zip2 Elon Musk razem z Gregiem Curry założyli firmę X.com, zajmującą się bankowością internetową. Zamiast chodzić do banku, mogłeś wysłać pieniądze przez internet. Wkrótce ta firma została wciągnięta przez największego konkurenta i po pewnym czasie przekształciła się właśnie w firmę PayPal. Pewnie niektórzy z Was znają tę firmę, która nadal zajmuje się płatnościami przez internet. Elon Musk przedstawia siebie jako geniusza, który wpadł na ten wspaniały pomysł i przeniósł płatności do internetu. Przed PayPalem istniały już inne firmy zajmujące się tym zagadnieniem. PayPal nie był wcale pierwszy. Jednak z jakiegoś powodu firma osiągnęła bardzo szybki sukces. W ciągu roku zdobyła ogromną ilość użytkowników. Elon Musk nie założył PayPala. Elon Musk przy wsparciu swojego biznesowego mentora założył firmę X.com, zajmującą się bankowością internetową, która została kupiona przez konkurencję. Elon Musk powiedział, że gdyby PayPal wprowadził w życie plan, który on wymyślił, to prawdopodobnie firma X.com stałaby się najbardziej wartościową firmą na świecie. Po 2 latach PayPal został odkupiony przez firmę eBay za 1,5 miliarda dolarów. Elon Musk posiadał 11% firmy, więc dostał 176 milionów dolarów. W tym czasie ożenił się ze swoją pierwszą żoną, Justin. Podobno zaraz po ślubie Elon oświadczył swojej żonie, że od teraz on jest osobnikiem alfa w związku. Być może odezwała się w tym momencie jego trauma z dzieciństwa. Elon Musk był prześladowany przez swojego ojca. Opowiedział o swoich problemach z dzieciństwa, którego nie uważa za szczęśliwe. Elon ze swoją żoną zamieszkali w Los Angeles, gdzie urodził się ich syn. Niestety po 10 tygodniach ich dziecko zmarło. Elon Musk często opowiada, że to on był głównym mózgiem. To on odpowiadał za to, czym były firmy, w których się znajdował. Nie chcę umniejszać jego zasług, ale wygląda mi na to, że nie zawsze to jest prawda. Często Elon Musk przedstawia się jako wynalazcę pomysłu, jako założyciela firmy, ale często jest tak, że to nie jest prawda.
Elon Musk mówił, że wynalazł Teslę, elektryczny samochód. To nie jest prawda. Elon Musk dołączył do firmy Tesla, zainwestował 6 milionów dolarów w tę firmę, ale pomysł na samochody elektryczne w masowej produkcji powstał w głowach założycieli tej firmy wcześniej. Gdy Tesla wypuściła swój pierwszy model samochodu, Elon Musk nie był nawet wymieniany jako jego współtwórca, bo nim nie był. Był jedynie nudnym inwestorem, człowiekiem, który wyłożył kasę, 6 milionów dolarów. Ale Elon Musk potrzebował to zmienić, potrzebował zmienić ten wizerunek. Nie chciał być nudnym inwestorem, nie chciał kojarzyć się z nudnym inwestorem. Potrzebował zbudować nowy wizerunek Elona Muska, geniusza. Musk zaczął naciskać na założycieli Tesli i po serii batalii w sądzie doszło między nimi do porozumienia. Od tej pory Elon Musk może nazywać siebie współzałożycielem Tesli. Wywalczył to w sądzie. Wkrótce Elon Musk zdołał usunąć dwóch założycieli Tesli z tej firmy. Teraz on został jedynym szefem firmy, a Tesla stała się jedną z najwartościowszych firm samochodowych na świecie. Jak to się stało? Przecież jest tak wiele ogromnych firm samochodowych, które sprzedają miliony samochodów rocznie. Tesla sprzedawała zaledwie tysiące samochodów rocznie. Dlaczego akcje Tesli są aż tyle warte? Nie jest bardzo trudno zaprojektować świetny samochód. Trudno jest wyprodukować z zyskiem setki tysięcy tych samochodów, potem sprzedać te samochody z zyskiem, a następnie serwisować je z zyskiem. To jest problem, który muszą rozwiązać wszystkie firmy samochodowe. Porsche, Audi, Jaguar, Mercedes. Wszystkie te firmy wiedzą, jak budować samochody. W tym momencie objawił się geniusz Elona Muska. Tu jego praca nad swoim wizerunkiem zaczęła procentować. Elon Musk chce, żebyśmy dostrzegali go, widzieli go jako prawdziwego geniusza, żebyśmy mieli przeświadczenie, że jego produkty, w tym przypadku Tesla, jest innowacją, jakiej nigdy do tej pory nie było. We wszystkich wywiadach Musk opowiadał o swoim ciężkim początku, o pracy przez 120 godzin tygodniowo, a także o ciężkiej pracy nad genialnymi wynalazkami. Konsumenci widzą Muska jako geniusza, człowieka niezwykle mądrego, który dba o naszą planetę, jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała przyszłość i wie, jak powinna rozwijać się ludzkość. Gdy kupujesz Teslę, to czujesz, że przyczyniasz się do poprawy życia na Ziemi. Elon Musk jest mistrzem PR-u, mistrzem public relations. Wie, co ludzie chcą usłyszeć. Ludzie chcą wierzyć, że bogactwo rodzi się z ciężkiej pracy i innowacji. Elon Musk pokazuje się bardzo często, rozmawia z podcasterami, daje wywiady, w których przekonuje ludzi, że wie, jak ma wyglądać nasza przyszłość. Na przykład ta cała sprawa z Marsem. Elon Musk wygląda na ogarniętego obsesją na temat kolonizacji Marsa. Często powtarza, że w ciągu 10 lat zbudujemy kolonię na Marsie. Potem mija kilka lat i Musk znowu mówi, że za 10 lat zbudujemy kolonię na Marsie.
rok temu powiedział, że w 2029 roku ludzie zbudują kolonie na Marsie. Takie są jego przewidywania. Za 7 lat ludzkość będzie budować bazę na Marsie i wkrótce staniemy się cywilizacją multiplanetarną. To jest również według niego jeden z możliwych scenariuszy w przypadku globalnego ocieplenia. Zamiast martwić się o planetę, na której wiemy, że możemy żyć, przenieśmy się na inną planetę, załóżmy tam kolonię, żeby mieć, można powiedzieć, opcję rezerwową. Jeśli spieprzymy sprawę tutaj na Ziemi, to zawsze możemy uciec do Marsa. Genialne! Ciekawe jest myślenie Ilona Muska o ludzkości. Właściwie to nie wiem, jak połączyć ze sobą te dwie idee. Z jednej strony Elon Musk chce wysłać ludzi na Marsa. Powiedział, że do 2050 roku chce wysłać 1 000 000 ludzi, którzy zamieszkają w samowystarczalnym mieście na Marsie. Z drugiej strony uważa, że tutaj na Ziemi jest zbyt mało ludzi. Według niego przeludnienie to mit, a nasza cywilizacja upadnie, jeśli nie będzie rodziło się więcej dzieci. Elon Musk sam ma dużą rodzinę. Udało mi się znaleźć informację, że ma 10 dzieci z 3 kobietami. Ciekawe jest to, że niektóre dzieci starał się ukrywać, starał się nie informować o nich. Jak już mówiłem, jego pierwszy syn zmarł. Elon Musk i jego żona zdecydowali się później na metodę in vitro i mieli najpierw bliźniaki, które teraz są już pełnoletnie, to znaczy mają 18 lat, a po 2 latach doczekali się trojaczków. Następnie Elon Musk rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną. Później Elon Musk ożenił się z brytyjską aktorką, z którą rozwiódł się i ponownie ożenił się. I następnie znowu się rozwiódł. Później Elon podobno zainteresował się żoną Johnny'ego Deppa, czego oboje nie potwierdzili. Trwało to podobno kilka miesięcy i później Elon poznał piosenkarkę, która 3 lata temu urodziła syna. Dziecko dostało bardzo dziwne imię. Spróbuję po angielsku to imię przeczytać. XHA-12. Po polsku to by brzmiało po prostu XAEA-12. Następne dziecko tej samej pary to córeczka, którą urodziła surogatka. Córeczka też ma ciekawe imię, które brzmi Exa Dark Side Real. Nie tak dawno para oznajmiła, że nie są już ze sobą, ale mają dobre układy. W zeszłym roku wyszło na jaw, że Elon Musk ma jeszcze 2 dzieci z 3 kobietą. To są bliźniaki, które urodziły się jeszcze zanim urodziła się Exa Dark Side Real. W tej chwili to są wszystkie dzieci Elona Muska, o których wiemy. Jedno z bliźniaków, które miał ze swoją pierwszą żoną, czyli jego najstarsze dziecko, ostatnio złożyło wniosek o zmianę płci z męskiej na żeńską, ale również o zmianę imienia i nazwiska, ponieważ nie chce być kojarzona ze swoim ojcem. Oczywiście Elona Muska stać na wychowanie wielu dzieci, nie ma z tym żadnego problemu. Nie wiem, czy jest dobrym ojcem dla swoich dzieci, czy spędza z nimi czas. Jestem ciekawy, co robią w wolnym czasie. Nie mam pojęcia. Tutaj w Polsce często społeczeństwo dziwnie patrzy na rodziny, które mają dużo dzieci. Myślę, że w Polsce rodzina, która ma więcej niż 3 dzieci, to już jest coś wyjątkowego.
Jeśli w rodzinie jest więcej niż pięcioro dzieci, to ludzie uważają to za coś patologicznego. Oczywiście, jeśli rodzina jest biedna. Ludzie, którzy mają dużo dzieci i są biedni, są stygmatyzowani. W Polsce otrzymuje się miesięcznie 500 zł na każde dziecko. Być może teraz będzie to 800 zł, tak obiecał Kaczyński. W każdym razie społeczeństwo dziwnie patrzy na takie duże rodziny, szczególnie jeśli rodzice mają małe dochody. Gdyby Elon Musk był obywatelem Polski, to dostałby od rządu 4,5 tysiąca złotych na swoje dzieci, bo mamy takie prawo, że wszystkie rodziny dostają pieniądze. Nie ma znaczenia, czy to są miliarderzy, czy to są biedni ludzie. Oczywiście dla niego 4,5 tysiąca złotych to są nic nie warte pieniądze. Gdy wpisałem w Google zapytanie, ile zarabia Musk w 5 minut, to otrzymałem odpowiedź ponad 18 tysięcy euro. 18 tysięcy euro w 5 minut. Okej, odejdźmy teraz od prywatnych spraw Elona Muska. Wróćmy do jego biznesów. Nie mówiłem nic na temat SpaceX, firmy, której celem jest budowa statków kosmicznych. SpaceX działa już od 20 lat i jest chyba pierwszą prywatną firmą na rynku kosmicznym. SpaceX nie zajmuje się tylko rakietami kosmicznymi. Elon Musk ma zamiar wypuścić na orbitę Ziemi 12 tysięcy sztucznych satelitów, które stworzą możliwość dostarczania internetu w każde miejsce na Ziemi. Ta sieć satelitów nazywa się Starlink i są obecnie te satelity wykorzystywane przez stronę ukraińską podczas wojny z Rosją. Kilka lat temu Elon Musk otworzył firmę o nazwie Neuralink, która zajmuje się pracą nad interfejsem, który można wszczepić bezpośrednio do mózgu człowieka i w ten sposób połączyć człowieka z maszyną, być może z internetem. Ta technologia ma po prostu rozszerzyć możliwości ludzkiego mózgu. To tak jak dodanie dodatkowej pamięci albo możliwości bezpośredniego sterowania telefonem lub komputerem, nawet bez jego dotykania. O ile wiem, Neuralink nie ma jeszcze jakichś spektakularnych osiągnięć. Przeprowadzono badania na małpach i świniach. Nie wiem, co stało się ze świniami, ale słyszałem, że kilkanaście małp zostało uśmierconych w wyniku tych eksperymentów. W zeszłym roku było otwarte dochodzenie w sprawie złego traktowania zwierząt w tej firmie. Do tej pory sprawa jest jeszcze w toku. Podobno jest już zezwolenie amerykańskiej organizacji FDA na przeprowadzenie badań klinicznych na ludziach. Ma to się stać jeszcze w tym roku. Wizja Muska sięga o wiele dalej. Według niego w ciągu 25 lat powstanie interfejs umożliwiający podłączenie do mózgu człowieka sztucznej inteligencji. Elon Musk jest jednym z założycielem OpenAI, czyli fundacji zajmującej się badaniami nad sztuczną inteligencją. Wydał na to 100 milionów dolarów, ale 5 lat temu zrezygnował z zasiadania w zarządzie OpenAI. Fundacja miała problemy finansowe, więc powołano firmę córkę, która została dofinansowana przez Microsoft sumą 1 miliarda dolarów. Oczywiście Musk nie był z tego zadowolony. Elon Musk często mówi o zagrożeniach, jakie niesie dla ludzkości sztuczna inteligencja,
apelował nawet o wstrzymanie prac nad ChatGPT-4, ale równie często mówi o korzyściach związanych ze sztuczną inteligencją. Ostatnio doszła do nas wiadomość, że Musk zakłada nową firmę X.AI, która będzie konkurencją dla OpenAI. Jestem bardzo ciekawy, jak rozwinie się ta firma i cały sektor sztucznej inteligencji. Mamy już trzech wielkich graczy na tym rynku. OpenAI z Microsoftem, Google ma swój oddział sztucznej inteligencji i teraz firma Ilona Muska. Zobaczymy, jak będzie wyglądała walka o dominację na tym nowym rynku. Być może sztuczna inteligencja pomoże nam uczyć się nowych języków o wiele szybciej niż robimy to teraz. Teraz jednak te badania mają pomóc głównie osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się albo w sterowaniu robotami za pomocą myśli. Istnieją już na przykład ramiona robotyczne sterowane myślami, które podają na przykład szklankę wody osobie niepełnosprawnej. Trwają prace nad tym, żeby rozwijać tę technologię. Być może uda się stworzyć interfejs, który pomoże ludziom z przerwanym rdzeniem kręgowym poruszać nogami. Być może ludzie, którzy teraz nie mogą chodzić po wszczepieniu takiego interfejsu, będą mogli w przyszłości chodzić. To jest wielka, wielka nadzieja. Na razie w Neuralink wszczepiono chip do mózgu małpy i teraz ta małpa może sterować komputerem za pomocą myśli. Małpa nauczyła się grać na komputerze za pomocą myśli. To są oczywiście początki. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijać. Nie mówiłem jeszcze o Twitterze. Po co Elon Musk kupił sieć społecznościową za 44 miliardy dolarów? Być może po to, żeby mieć kontrolę nad tym, co pisze się na Twitterze. Kiedyś pokazał, jak można manipulować cenami wirtualnych walut. Wystarczył jego jeden post na Twitterze, żeby kurs Bitcoina skoczył w górę. Może stwierdził, że trzeba mieć to pod kontrolą. Ciekawe, że zaraz po kupieniu Twittera Musk zwolnił połowę pracowników. Powstało wielkie zamieszanie wokół Twittera i większość reklamodawców wycofała się z platformy. To oczywiście przyniosło duże straty firmie. Elon Musk napisał tweeta do reklamodawców, w którym wyjaśnił, że nie kupił Twittera, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby pomóc ludzkości, którą kocha. Zatem Elon Musk ma teraz Teslę, która pomaga ludzkości, sprzedając przyjazne, ekologiczne samochody. Ma SpaceX, która pomaga ludzkości stać się cywilizacją międzyplanetarną. Neuralink pomoże podłączyć do naszych mózgów rozszerzenie w postaci sztucznej inteligencji. Twitter ma stać się według Elona Muska bezpiecznym miejscem, gdzie ludzie będą mogli debatować o różnych ważnych sprawach. Elon Musk kocha ludzkość i robi wszystko, co może, żeby nam pomagać. Chociaż ma wielu przeciwników. Wiele rzeczy mu się nie udało. Przyłapano go na kilku kłamstwach. Jego samochody czasami się zapalają. To Elon Musk jest jedną z najbardziej lubianych i respektowanych osób na Ziemi. Wydaje się trochę inny, oddzielony od innych miliarderów i elit. Jakiś taki bliższy nam, trochę dziwaczny. Elon Musk potrafi wykorzystać armię swoich fanów do swojej obrony. Jego fanowie szybko zapominają o jego wybrykach.
Nie mówiłem dziś o tym, jak Elon rozebrał się przed stewardesą, jak nazwał brytyjskiego nurka ratującego dzieci w zalanej jaskini pedofilem, bo ten nurek nie użył jego łodzi podwodnej. Nie mówiłem, jak przekupił dzieciaka, który publicznie śledził jego loty i podawał te informacje na Twitterze. Nie mówiłem o manipulowaniu kursem waluty Dogecoin. Kult Elona wynika ze złudnego, moim zdaniem, obrazu, że pomimo bycia najbogatszym człowiekiem, jest zupełnie taki jak my. Jest facetem, z którym można napić się whisky, można zapalić jointa, co zresztą zrobił podczas nagrywania z nim podcastu. Myślę, że Elon Musk nie jest taki jak my. Kochani, to tyle na dziś o Elonie Musku. Moim zamiarem nie było przekonywać fanów Elona Muska, że powinni zmienić zdanie. Nie, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat i każdy inny temat. Moim zamiarem było zainteresować was czymś, opowiedzieć wam o czymś, abyście zapomnieli o tym, w jakim języku słuchacie. Chciałem, żebyście posłuchali przez godzinę czegoś po polsku. Jeśli wam za mało, to zapraszam na jeszcze jeden starszy odcinek podcastu. 5 lat temu mówiłem o tym, dlaczego samochód jest w kosmosie. To był odcinek numer 341. Posłuchajcie również tamtego odcinka, jeśli jeszcze go nie słyszeliście. A jeśli już go słyszeliście, to zapraszam do słuchania innych rzeczy na mojej stronie, czyli realpolish.pl. Zapraszam do klubu VIP, znajdziecie tam bardzo dużo materiałów. Daniel mówił dziś o tym, że ogląda tam nieme filmy z Charlie Chaplinem. Właśnie dodałem nowy film. Już nie z Charlie Chaplinem, to jest niemy horror pod tytułem Nosferatu, Symfonia Grozy. Bardzo ciekawy niemiecki film, chyba pierwszy horror, który powstał. Zatem zapraszam was do klubu VIP. Mam również jedną prośbę do was. Proszę, kontaktujcie się ze mną. Piszcie recenzje, piszcie komentarze, nagrywajcie swoje komentarze i przysyłajcie je do mnie. Dzięki temu wiem, dla kogo robię podcasty, komu mogę pomagać, kto mnie słucha. Ten kontakt jest dla mnie bardzo ważny. Lubię, gdy komentujecie podcasty, wiem wtedy, co was interesuje. Jednocześnie to jest też forma ćwiczenia języka polskiego. Niedawno przysłał do mnie swoje nagranie Eduardo. Posłuchajmy, co powiedział. Cześć Piotrze, co słuchać? Dziś już posłuchałem twojego ostatniego podcastu o mafii. Jak zwykle to było bardzo, bardzo ciekawe. Jak ty powiedziałeś, mafia jest na całym świecie. W Ameryce Środkowej mamy inny rodzaj mafii, to nazywa się Mara. To jest możliwe, że słuchałeś, jaka jest sytuacja w El Salvador. W tym kraju jest teraz prezydent Bukele i on decydowała walczyć przeciwko Mara. Sytuacja w El Salvador była bardzo, bardzo niebezpieczna. To nie było możliwe na przykład spacerować na ulicy i ja myślę, że mieszkańcy tam mamy dużo problemów z Mara. Teraz prezydent Bukele ma prawie 60 tysięcy mafiosów w Espiance. Taka sytuacja jest bardzo, bardzo lepsza
teraz w El Salvador i to jest możliwe dla normalnych mieszkańców spacerować i pracować na ulicy. Dziękuję bardzo za niesamowitą robotę. Papa. Dziękuję bardzo, Eduardo. Bardzo lubię, jak podajecie dodatkowe informacje. To jest zawsze bardzo ciekawe. Przeczytałem troszeczkę o mafii w Salwadorze, która, tak jak Eduardo powiedział, nazywa się La Mara. To jest ciekawe. W prasłowiańskim języku słowo Mara oznaczało śmierć. To jest bardzo, bardzo stare słowo. Od słowa Mara pochodzi słowo martwy, umrzeć. Mara to jest również zły sen, a nawet demon. Czasami mówimy, zgiń, przepadnij, Maro nieczysta. Jeśli ktoś się martwi, to znaczy, że myśli o czymś złym, jest mu smutno, jest mu przykro, martwi się. Dosłownie to oznacza, że powolutku zabija się swoimi myślami, umiera, martwi się. Mafia w Salwadorze nazywa się La Mara. Ma to sens, według mnie. Wielkie dzięki dla Eduardo za to rozszerzenie wiadomości na temat mafii. Jeśli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam bardzo serdecznie. To był poprzedni odcinek naszego podcastu. Kochani, to wszystko na dziś. Wielkie dzięki dla Was, wielkie dzięki, że słuchacie, że uczycie się ze mną polskiego. Jest mi bardzo miło, że wybieracie właśnie moje materiały. Trzymajcie się zdrowo, nie poddawajcie się. Nauka języka jest łatwa, ale trwa długo. Niektórzy powiedzą Wam, że mają sposób na szybką naukę, ale moim zdaniem to nie jest prawda. Nauka języka trwa dosyć długo, to są miesiące, może lata, ale jeśli lubimy ten język, wiemy, po co chcemy się go nauczyć, to jego nauka jest samą przyjemnością. Możemy używać języka już na początku, to nic, że zrobimy błędy, to jest zupełnie normalne i wszyscy o tym wiedzą. Zatem w czym problem? Po prostu bawcie się i cieszcie się językiem polskim, tego Wam życzę. To wszystko na dziś, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam następnym razem. Cześć, pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.